Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Promyki Krakowa prezentuje film Miłosza Konarskiego. Część pierwsza. Promyki Krakowa. Początki zespołu. Promyki Krakowa. Nazwa powstała na pierwszym koncercie i wymyśliła go Greczynka. A ponieważ skończyłam działalność z zespołem greckim Sirtaki, który prowadziłam przez ponad 10 lat, chciałam coś zastępczego, ale polskiego, no i w własnej rodzinie. I zaczęło się jakby od rodzinnego zespołu. Moich dzieci, Pauli, Szymka, Wojtka i Maćka Guguły. To były pierwsze podejścia. A potem się to tak rozrosło, że uczestniczyli w tym zespole uczniowie moi głównie i dzieci przyjaciół. A wszystko zaczęło się w ośrodku kultury, a właściwie wówczas wtedy w Domu Kultury Huty imienia Lenina we wrześniu w 1986 roku, czyli rok szkolny mamy 86 na 87. Stąd 30-lecie wypada nam w czerwcu w tym roku. Głównymi członkami zespołu byli moi uczniowie. Było mi wygodnie. Nie wypadało im odmówić. Do Promyków wstąpiłam w czwartej klasie podstawówki. Oczywiście wcześniej byłam w tych małych promyczkach, które pani Roma prowadziła i tam sobie już robiła taką swoją selekcję, kto by ewentualnie się tam później nadawał. A że byłam jej uczennicą, to nie ukrywam, że po znajomości się dostałam do tych Promyków. I tak się utrzymałam długo, długo, bo jeszcze po zakończeniu szkoły grywałam w różnych projektach i wyjazdach. Roma była moją pierwszą nauczycielką skrzypiec i w związku z tym, gdyby naturalną koleją rzeczy było to, że będę grała w Promykach Krakowa. I od tamtej pory, czyli od około 22 lat, bo jestem członkiem Promyków Krakowa. W ostatnich latach troszkę rzadziej występuję, ale jak tylko Roma nas potrzebuje, mam czas, no to zawsze, że tak powiem, przyjeżdżam i jej pomagam. Repertuar. Uznałam, że będzie to uzupełnienie muzyki klasycznej w zakresie muzyka polska. W szerszym tego słowa znaczeniu. Od klasyki do folkloru. Klasykę uważam za muzykę Chopina, gdzie aranże robiłam sama na potrzeby zespołu. Ludosławski swego czasu był i Ogiński, Młynarski. Klasyczne utwory, ale które uzupełniały repertuar szkolny. A potem do tego doszły piosenki i literatura popularna w zakresie piosenki, jako że były potrzeby. Występowaliśmy na różnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości czy 3 maja i było zapotrzebowanie, a dodatkowo jeszcze rozbudowało się o repertuar typowo i iście lwowski, kresowy, bo też było zapotrzebowanie. Mieliśmy spotkania z lwowiakami, z kresowianami. Wyjeżdżaliśmy poza granicę Polski, gdzie spotykaliśmy właśnie tych ludzi i było zapotrzebowanie na ten repertuar. Pierwszy występ w strojach ludowych z różnych regionów był wykorzystany przy festiwalu kolęd i pastorałek w Będzinie. Wtedy pomyślałam, no jak kolęda, to przecież Polska, nie tylko krakowski strój czy góralski. I włączyłam w ten zespół stroje jeszcze. Lubelski jest, śląski, łowicki i tak to się zaczęło. I wyglądali fantastycznie. No a poza tym zdobyliśmy pierwsze miejsce w 1997 roku, więc tym bardziej upewniło mnie to, że to, ten
ten pomysł na ubranie zespołu w stroje regionalne Polski ma świetne uzasadnienie. Raz, że muzyka polska, więc po co wymyślać inne stroje? A poza tym jeszcze jest edukacyjny aspekt tego, bo młodzież, prezentując się w strojach bardziej znanych czy mniej znanych, jak Zalipie, jak Krzczonowski strój, no tym samym uczyliśmy widownię, jakie stroje mamy w Polsce. Część druga. Promyki Krakowa w Holandii. Jak już wspomniałam, miałam duże kontakty z kresowiakami. I podczas jednego ze spotkań dowiedziałam się, że przyjeżdża pan Stanisław Kolasiński z Londynu, cichociemny, na otwarcie pomnika generała Stanisława Sosabowskiego do Rząski. Pomyślałam, że najlepiej będzie, żeby zrobić weteranom II wojny światowej prezent w postaci koncertu czy występu szalonego ludowego z zespołem Krakowiany. I się udało. Daliśmy występ podczas kolacji, ale to zaowocowało tym, że delegacja, która przyjechała z Holandii, zaprosili nas na obchody 50-lecia bitwy pod Arnhem. Występ daliśmy w 1992 roku, ale przez 2 lata były przygotowania do naszego wyjazdu i wyjechał wtedy na 50-lecie bitwy pod Arnhem, wyjechał zespół Krakowiany i zespół Promyki Krakowa, jako że powiedziałam panu Janowi Altinkowi, że młodzież będzie zawsze. Weteranów może braknąć, bo tak się stanie kiedyś, ale zespół Promyki będzie mógł zawsze stanowić o Polakach i o bytności Polaków w Holandii. Co roku we wrześniu Promyki jadą właśnie do Drill, do Arnhem, aby uczestniczyć w obchodach bitwy pod Arnhem, czyli też z operacji Market Garden. Chodziło głównie o to, żeby przeprowadzić największy desant spadochronowy w historii, przejąć mosty na rzece Rem i móc wjechać czołgami do terytoriów opanowanych przez Niemców. Operacja miała zakończyć w dość krótkim czasie II wojną światową. Niestety zakończyła się fiaskiem, wszystko się nie powiodło, pogoda nie dopisała, były problemy z łącznością. W Szkocji polscy spadochroniarze byli szkoleni przez generała Sosabowskiego. Podchodzili do tych szkoleń z wielkim entuzjazmem. Byli przekonani, że będą skakać nad Warszawą, aby wspomóc polskich żołnierzy w powstaniu warszawskim. Przypomnijmy sobie, że był sierpień, kiedy wybuchło powstanie warszawskie. Polscy spadochroniarze byliby nieocenioną pomocą dla walczących żołnierzy w Warszawie. Jaką tragedią musiało być, kiedy dowiedzieli się niektórzy dopiero na pokładzie samolotu, że zamiast skakać nad płonącą Warszawą, będą skakać nad Holandią, nad obcym krajem, aby bronić Holendrów w jakiś sposób, pozostawiając swoich braci w Warszawie. Pomimo to, z największą walecznością wypełnili swoje zadanie poza granicami swojego kraju. Tylko po to, aby w jakimś choćby najmniejszym stopniu przyczynić się do zakończenia tej największej, najkrwawszej wojny w historii. Zostali zrzuceni nad Drill. Cała operacja nie powiodła się. A co jest smutne w tej historii, w głównej mierze całą winę zrzucono na generała Sosabowskiego, że on nie dopełnił swoich obowiązków,
aby ta operacja mogła się powieść. Dopiero po wielu latach, po wojnie, generał Sosabowski został zrehabilitowany i pośmiertnie odznaczony najwyższym holenderskim odznaczeniem. I później w Hadze była wielka uroczystość, gdzie nasi żołnierze odbierali ordery brązowego lwa, ostatnie order, ostatnie odznaczenie powojenne i po wojnie właśnie w Holandii, i dostała to brygada generała Sosabowskiego, 6. desantowo-powietrzna w Krakowie, z Krakowa, i również dostali wnukowie generała Sosabowskiego, odebrali. Powstał pomnik generała Sosabowskiego na placu w Drill. Oprócz pomnika, który jest dla weteranów, to powstał osobny również dla generała Stanisława Sosabowskiego. Fundatorami byli Brytyjczycy. Jeden z nich, który się bardzo zaangażował, był Tony Hibbert, wspaniały człowiek, który w filmie Honor Generale, który zrobiła Joanna Pieciukiewicz, powiedział, że jest mu wstyd, że to nie Brytyjczycy zrehabilitowali Sosabowskiego, tylko Holendrzy. I ten wstyd zabierze ze sobą do grobu. Ale to była też wspaniała praca Cory Balthusen, która cały czas walczyła o to, żeby zrehabilitować brygadę i zrehabilitować generała Sosabowskiego. I stało się to, ale dosłownie na 2 tygodnie po jej śmierci. Cora Balthusen była sanitariuszką rzeczywiście podczas II wojny światowej, wtedy kiedy nasi Polacy ginęli w Drill czy pod Arnhem. Bardzo im pomagała i ona opowiadała nam zawsze historię, gdzie na jej rękach zmarł Polak, który powiedział jej, żeby zawiozła do Polski jego myśli, jego serce w tym sensie, ale też, że wszyscy są braćmi, wszyscy ludzie są braćmi. To były jego słowa i ona to usłyszała i to byłoby jakby jej całe życie motto, że wszyscy są braćmi. I po wojnie zajęła się upamiętnianiem tego momentu, tych rocznic. Była właściwie główną osobą, która to, można powiedzieć, organizowała. Nie tylko oczywiście, bo ona potem już miała ludzi, przyjaciół, którzy to robili. Zresztą zawiązał się komitet Drill Poland. I pomagał jej też Arno Balthusen, bratanek. Czyli, więc ona, ale ona była taką ikoną tego całego przedsięwzięcia, można powiedzieć, tych rocznic, tych obchodów. Z wyjazdami do Holandii jest bardzo ważna osoba związana z nami, szczególnie przy wyjazdach, pani Margaret Alting. Ona zajmuje się podejmowaniem nas u siebie w Drill, poszukuje, zaprasza rodziny, które mogą nas podjąć na ten czas, kiedy my tam jesteśmy. No i od niej to zależy, to nasze tam bycie, bytowanie, rzeczywiście. Małgosia Alting była żoną Jana Altinga. Niestety jest wdową od 2000 roku. Jan Alting, jej mąż, był związany z fundacją Drill Poland. Był jednym z członków i on po prostu nas zapraszał jako organizator tychże obchodów. Niestety w 2000 roku zmarł w lipcu. My jako zespół zaczynamy naszą uroczystość od odwiedzenia grobów Jana Altinga i Cory Balthusen, którzy leżą na tym cmentarzu właśnie w Drill. Moi drodzy, teraz zachowujemy pełną powagę, bo udajemy się na cmentarz złożyć kwiaty dwóm bardzo wybitnym osobom, ale to więcej na miejscu. Dlatego teraz powaga i zapraszam na cmentarz. W 2016 roku
Nasza kochana pani Roma nie mogła niestety jechać z promykami do Holandii, ponieważ miała ślub w rodzinie. Ktoś musiał zastąpić panią Romę na jej stanowisku. Ten zaszczyt przypadł mojej osobie. Miałem okazję wczuć się w rolę lidera zespołu. Było to dość ciekawe przeżycie, doświadczenie. Wszystko udało się bez problemu. Do moich obowiązków należało dogadywanie się z licznymi przedstawicielami organizującymi te obchody, z panią Małgosią. Ustalaliśmy repertuar, co chcemy pokazać, czym chcemy się pochwalić, jaką muzyką. Składanie wieńców, jak i również wręczanie licznych podziękowań dla osób, które pomogły nam tam w Holandii dobrze spędzić ten czas. Walczyła o to, aby pamięć o polskich weteranach przetrwała i został zwrócony honor. I niestety ona w 2005 roku zmarła, a zaraz po jej śmierci polscy weterani zostali odznaczeni. I przysłużyła się bardzo temu, aby pamięć o polskich weteranach tutaj w Holandii nie umarła. Dlatego Adrian już na grobie kwiaty będzie. Jan Alting bardzo przyjacielski, szczególnie dla młodzieży. Chór Akord z Holandii był na nasze zaproszenie w Polsce. No to po tym przyjeździe Jasio Alting zaprosił młodą filharmonię pod dyrekcją Rafała Marchewczyka do Holandii na 55-lecie bitwy pod Arnhem. Byliśmy dwa zespoły, chór pod dyrekcją Rafała Marchewczyka i zespół Promyki Krakowa. Zawsze, kiedy pojawia się wyjazd do Holandii, zaczynamy się zastanawiać, jak my tak właściwie do tej Holandii się dostaniemy. W historii Promyków było wiele środków lokomocji, którymi dotarliśmy do Holandii. Promyki były samolotem, jechały niejednokrotnie autokarem, ale również pojawiły się samochody prywatne. Podróż zawsze jest dość długa, bo Holandia znajduje się około 1200 km od Krakowa, ale to nie przeszkadza w niczym, aby wspaniale spędzić czas. Niejednokrotnie dzieją się naprawdę wesołe, wspaniałe rzeczy podczas podróży, a kiedy jedziemy autokarem, to wiadomo, że człowiek się nie nudzi, tylko po prostu się integruje. Pamiętam, jak parę lat temu jechaliśmy prywatnymi autami i na ulicy Prądnickiej próbowaliśmy się zapakować do busika. Okazało się, że nie ma fizycznie miejsca dla dwóch walizek i zastanawialiśmy się, co tak właściwie możemy zrobić. Czy na przykład nie brać tych walizek, czy nie dało się. Po prostu wszyscy byli zapakowani i trzeba było te wszystkie stroje, instrumenty, dużo tego zawsze jest, jakoś wziąć. Pamiętam, jak tata wtedy powiedział do mnie: Wojtek, to ty pojedziesz moim samochodem do Holandii, ja dam ci samochód na tydzień. Ja miałem wtedy jakieś 18-19 lat, zaraz po zrobieniu prawa jazdy. I było to dość ciekawe przeżycie i również wyzwanie, żeby za granicę tyle kilometrów jechać samochodem. Ale daliśmy radę. Wsiedliśmy do czarnego, małego Renault Clio.
i podążaliśmy za busikiem, właśnie tym naszym czarnym samochodzikiem. Pamiętam, jak na autostradzie pod Wrocławiem pani Roma wymyśliła sobie, że wstąpimy do jakiegoś kościoła we Wrocławiu na pogrzeb kogoś znajomego. Nie pamiętam dokładnie, o kogo chodziło, ale w każdym razie okazało się, że busik zjechał z autostrady, a my dopiero za zjazdem zorientowaliśmy się, że tak właściwie pani Roma miała inne plany niż jechać od razu do Holandii, ale że chce zahaczyć o Wrocław. Pani Roma w ostatniej chwili stwierdziła, że jedziemy grać na jakimś pogrzebie. Ja już nie chcę iść do pogrzebu. A myśmy o tym po prostu nie wiedzieli. I jesteśmy zgubieni i nie wiemy, czy uda nam się dotrzeć na ten pogrzeb. Chyba po prostu nie damy rady. Po prostu nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, gdzie jest pani Roma i jeszcze nie wiemy, gdzie jest pogrzeb. Także promyki były na pogrzebie, a my zwiedzaliśmy Wrocław. Znajdujemy się właśnie na rynku we Wrocławiu. Jest ładnie. Pięknie, jest pozytywnie piękne, zaskoczenie. Ale w porównaniu do Krakowa szału nie ma. Szału nie ma po prostu. A, to przemawia przez ciebie po prostu lokalna duma, ale generalnie tak, no, ale jest... jakie to jest małe. Ale w każdym razie, na końcu udało się dotrzeć do Holandii. Wszyscy razem. Gdzie jesteście tu i nie na drodze. Nawet na drodze masz chyba... Nie, jak dzwonicie już, jak żeśmy przejechali. Spotkaliśmy się na miejscu, na Placu Polskim, gdzie zawsze jesteśmy witani dość z wielką radością przez rodziny holenderskie. Następuje tam przydział do rodzin, kto gdzie będzie spał. W Holandii byłam tak na oko licząc 10 razy. I nie można tych wyjazdów porównać do żadnej zielonej szkoły, żadnej wycieczki szkolnej, żadnej kolonii. To po prostu było zupełnie co innego. Praca plus wypoczynek oczywiście. Wspaniała atmosfera. I tak jak mówię, jak byłam 10 razy, tak każdy raz był inny. Nie można porównać dwóch wyjazdów ze sobą. Choć był schemat podobny, ponieważ były to obchody Bitwy pod Arnhem, koncerty były w tych samych miejscach co roku, to zawsze wyglądało to inaczej. Nawet chociażby ze względu na pogodę bardzo często, koncerty na cmentarzu. Albo żeśmy się gotowali w słońcu, albo po prostu mokli w deszczu. Tak też bywało, no bo to wrzesień. Natomiast rodziny, które nas przyjmowały, były bardzo życzliwe. Oddawały nam całe swoje serce, czasami nawet kryły tam przed panią Romą, zdarzało się. Zwłaszcza już jak się było starszym i tam się chciało piwka holenderskiego napić. To były takie sytuacje, że faktycznie tutaj pozdrowienia do Sisi. Było naprawdę wspaniale i bardzo dobrze wspominam, z wielką chęcią pojechałbym raz jeszcze. Kiedy przyjeżdżamy do Holandii, Holendrzy starają się jak najlepiej zorganizować nam czas, umilić każdą minutę naszego pobytu tam w Holandii. Wielokrotnie zwiedzaliśmy najciekawsze miejsca w Holandii. Rok temu mieliśmy wycieczkę do Amsterdamu. Mogliśmy pływać łódką, nie wiem jak się dokładnie nazywa ten typ łodzi, ale taką łódką po wszystkich kanałach po Amsterdamie. Było to naprawdę ciekawe przeżycie. Z takich wypadów najbardziej wspominam wyjazd do zoo. Tam było to niesamowite, że na przykład małpki sobie chodziły luzem i wskakiwały na ciebie i to było takie fajne. Do momentu, aż któraś zostawiła jakąś niespodziankę, bo tak się też zdarzało. Stałym punktem naszego pobytu w Holandii jest zawsze organizowane barbecue, na którym możemy
lepiej poznać się z rodzinami holenderskimi. Jest to taka część integracyjna, bardziej na luzie, organizowana. Zawsze jest dużo pysznego polskiego, ale też holenderskiego jedzenia. Możemy porozmawiać z weteranami, którzy też odwiedzają nas na grillu. To jest niezwykłe, że oprócz tych części oficjalnych możemy też zrelaksować się i miło spędzić czas. Witam Państwa z Nijmegen, gdzie zespół Promyki Krakowa spędza dzisiejsze popołudnie. Jest to czas wolny dla zespołu, gdzie każdy zwiedza i robi to, co chce. Tak jak wspominałam, była praca i rozrywka. I teraz skieruję się w kierunku pracy. Mianowicie bywało i tak, że po całych kilkunastu godzinach podróży, od razu po przyjeździe praktycznie była próba na miejscu w drill. Było to ciekawe dosyć, bo okazuje się, że po takim wykończeniu człowiek może się skupić i dać siebie naprawdę dużo na tych próbach. Zwłaszcza, że była radość, że jesteśmy już na miejscu, że tu będzie to, że tu będzie się działo. Pierwszy dzień uroczystości w Holandii rozpoczyna się w Arnhem. W centrum Arnhem jest specjalnie zaaranżowane rondo z pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Arnhem. Pierwszy dzień uroczystości odbywa się właśnie pod tym pomnikiem, w tym miejscu. Ruch samochodowy w centrum Arnhem jest wyłączony. I wszyscy właśnie spotykamy się tam w tym centralnym punkcie miasta, aby uczcić pamięć poległych żołnierzy. Znajdujemy się właśnie na rondzie przy pomniku, gdzie zaraz rozpoczną się obchody uroczystości bitwy o Arnhem, operacji Market Garden. Tuż za mną widać obelisk, który w zasadzie jest słupem, filarem ze zburzonego budynku sądu, który tutaj został zbombardowany w trakcie II wojny światowej. Właśnie tutaj rozpoczynają się te uroczystości, właśnie tutaj to wszystko się dzieje i właśnie tutaj nasz zespół będzie składał za chwilę wieńce. Są odgrywane hymny narodowe. Wokół pomnika zbierają się polscy, angielscy, ale również holenderscy weterani i wszyscy razem składamy kwiaty, oddając cześć i chwałę naszym bohaterom. Promyki mają ten zaszczyt, że co roku są wyczytywane i składają wieńce pod tym właśnie pomnikiem historii. Początkowo myśmy w tym nie uczestniczyli, ale ja chciałam, żebyśmy uczestniczyli. Więc poprosiłam organizatorów, czy byśmy mogli to zrobić. No więc była zgoda. Już następne lata składaliśmy wieńce nasze osobiste, Promyki Krakowa. Po oficjalnych uroczystościach na rondzie zawsze następowało przejście do ratusza miejskiego, gdzie była dalsza część uroczystości. Samo przejście było dość wyjątkowe. Promyki Krakowa, ubrane w strojach regionalnych, towarzyszyły weteranom. Wokół ulicy ustawiała się miejscowa ludność, która biła brawo weteranom, aby wyrazić swój podziw dla ich męstwa i bohaterskości. Dalsza część uroczystości w ratuszu była imprezą zamkniętą, gdzie następowały liczne przemowy oraz koncerty. Ja pomyślałam sobie, że jakby to było miło, jakby moi mogli się chociaż na jeden, dwa utwory zagrać i pokazać się.
Był tam Paul Voss, wysoki, wspaniały człowiek, którego poprosiłam, czy byśmy mogli coś zagrać. A on mówi, no, że na razie teraz nie, ale że możemy sobie. Ja mówię, to możemy tam przy recepcji, jak już spotykają weterani po występie, przy luźnej rozmowie, a tak, to tam przy tych stolikach sobie możecie pograć. O nic innego właściwie mi nie chodziło na początek. Po głównym koncercie jest taki bankiet. Tam ludzie chodzą, piją sobie jakieś wina, szampany, do tego są przekąski i my wtedy przeważnie bierzemy instrumenty i gramy, co, że tak powiem, publika sobie zażyczy. I w ostatnim roku była właśnie taka fajna sytuacja, że Roma nas puściła samopasem i mogliśmy grać, co chcieliśmy i jak chcieliśmy. I uważam, że to był jeden z lepszych koncertów, jakie miał miejsce w Holandii, bo naprawdę, pomimo tego, że nikt nami nie dyrygował, okazało się, że Roma tak nas wyszkoliła, że daliśmy sobie sami radę. I naprawdę dobrze sobie daliśmy sami radę. I nikt nas nie musiał uspokajać, mówić, jak się mamy zachować, bo wszyscy dobrze wiedzieli, co mają robić. Jak zaczęły dzieciaki śpiewać i grać, a włączyli się zaprzyjaźnieni weterani, no to dostali taką dawkę, że potem to musieli nas uciszać, bo za bardzo było to, może nie głośne, ale w czasie się zaczęło rozciągać. A tam wiadomo, od tej do tej, koniec. Wtedy Promyki Krakowa zawsze grały najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne, a Polacy, którzy specjalnie przyjechali na te uroczystości, gromadzili się wokół nas i razem śpiewaliśmy, graliśmy polskie pieśni. Przez to tworzył się taki polski kącik w tym ratuszu holenderskim. To było zawsze niezwykłe przeżycie. Co ciekawe, ten polski kącik przyciągał również Holendrów i Brytyjczyków, którzy byli zdziwieni, kto tak właściwie wesoło śpiewa i uczci tę wspaniałą rocznicę bitwy pod Arnhem. Przyszły rok było już inaczej, że nam pozwolono dwa utwory zagrać przed gremium w ratuszu w Arnhem. No i tak to się stało, że tam uczestniczyliśmy przez kilka lat. Aż do momentu, kiedy
zrezygnowano z uroczystości w ratuszu, tylko przenieśli to na teren otwarty, czyli dla wszystkich mieszkańców. I w tej chwili jest puszczany film przy moście słynnym i już nie ma tych spotkań z weteranami. W samym Drill wyczuwa się taką trochę inną atmosferę, inny charakter uroczystości niż w Arnhem. Drill, maleńka mieścina, która się ciągle rozrasta, już nie jest taka maleńka, jak to było 25 lat temu, czy ileś, jak pierwszy raz pojechaliśmy. Ale co nas uderzyło? Był Dom Polski, napisany Dom Polski. Był Plac Polski, jest właściwie, jest ulica Kazimierza Wielkiego, jest ulica Sosabowskiego. Polonika są na każdym kroku. A już jak są święta w Drill, no to wywieszają flagi polskie i jest bardzo, bardzo uroczyście. Czujemy się jak u siebie w domu. Jest Plac Polski przede wszystkim, na którym odbywają się wszystkie uroczystości. Bardzo fajnym, również stałym punktem programu corocznym był nasz występ w kościele w Drill. Była to tak zwana msza po polsku i ona faktycznie była prowadzona przez polskiego księdza z towarzyszeniem chóru tamtejszych dorosłych osób, którzy śpiewali po polsku. To było bardzo ciekawe. My graliśmy wtedy tylko polską muzykę i kościół zawsze pękał w szwach. Nie było miejsca w zasadzie, żeby ktoś jeszcze się miał wciskać z zewnątrz. Następnie miał miejsce przemarsz na plac, czy tam rynek w Drill. Tu jest tak bardzo familijnie, powiedziałabym, bo podczas ceremonii gra orkiestra tamtejsza, która to jest zasilana przez ludzi, którzy nas goszczą u siebie w domach, więc to tak bardzo familijnie się już teraz zrobiło. Nasz zespół gra utwory przy piosence Piękna nasza Polska cała. Chór dziecięcy śpiewa po polsku, czyli jest to dla nas bardzo duże zaskoczenie i radość zarazem, że ta piosenka przywieziona przez weteranów, bo przecież oni znają ich od tych, którzy tam śpiewali, weterani, przetrwała i jest do tej pory, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, można powiedzieć. Śpiewamy piosenkę o jeden most za daleko, tak, ale o moście, który jest pomostem między przeszłością a przyszłością. I na tym placu właściwie coraz więcej osób przyjeżdża. Polaków z Holandii, którzy mieszkają i się dowiadują, ale także no, nasi oficjele, wojskowi, żołnierze. A potem jest uroczystość pod pomnikiem, gdzie są przemowy burmistrza i Arno Baltuzena teraz. I są składane wiązanki kwiatów. Children from Drill with the members of Promyki Krakowa will lay flowers. Promyki Krakowa in traditional attire from several regions in Poland and the members of the local choir, they try to use as much as possible the colors from Poland. Leaders of the group are Mr. Karolin Bering and Wojtek
Svitava. Trzeci dzień obchodów bitwy o Arnhem jest Osterbeck. Tam jest cmentarz brytyjski, ale też leżą nasi przeniesieni z cmentarza koło kościoła w Drill, ale przeniesieni są na cmentarz Osterbeck i tam jest ten jeden cmentarz poświęcony tym, którzy polegli w bitwie o Arnhem. Tam też właściwie nie składaliśmy kwiatów pod pomnikiem, ale moje promyki uczestniczyły w składaniu wieńców razem z weteranami. Pozwolili nam na to, żeby zespół towarzyszył weteranom. Co nie było bez ale, bo już coraz byli słabsi. Także jak szli razem, to bardziej dziarsko to wyglądało. I był to bardzo miły akcent i duże przeżycie. Ale też dużym przeżyciem jest to, że młodzież ze szkół holenderskich, no i my mamy już wydzielony jakby swój stały rząd grobów, składamy na każdym grobie kwiaty. I jest moment, gdzie wchodzi młodzież z kwiatami i staje przy każdym grobie uczestnik. I składa w odpowiednim momencie te kwiaty. To jest bardzo ładny moment. Bardzo wzruszający i kto pierwszy raz tam jest, to specjalnie to jakoś przeżywa. Bo taka cicha wymowa pamięci. Nic się tutaj nie mówi, ale składa się ten symboliczny kwiatek na grobie i to właściwie wystarczy. To dla nas, dla osób w tym wieku, to było takie wow, poznać świat, pojechać i byliśmy, pamiętam, wszyscy zaskoczeni reakcją tych Holendrów na nas, szczególnie tych weteranów, którzy, co było zaskakujące, to my powinniśmy być im wdzięczni, że oni tam są i że chcą z nami rozmawiać i dzielić się swoimi historiami, a kończyło się na tym, że to oni byli pod naszym wrażeniem, że oni sobie robili z nami zdjęcia, a nie, wydaje mi się, że to my powinniśmy sobie robić z nimi zdjęcia, a nie na odwrót. Albo wizyty na cmentarzu coroczne, które kończyły się sesjami zdjęciowymi z nami. A tak z perspektywy czasu, to my powinniśmy być im wdzięczni, że oni tam byli. My powinniśmy sobie z nimi robić zdjęcia i zabiegać o ich atencję, a nie w drugą stronę, jak to miało miejsce. Na tych wyjazdach mogłam się poczuć jak prawdziwa gwiazda. I tutaj nic nie jest naciągane, jeśli chodzi o moją wypowiedź, ponieważ to, że ktoś chciał sobie zrobić z nami zdjęcie, to, że spotkaliśmy królową, tak? To, że żołnierze do nas, tacy przystojni, przychodzili i mówili, że polskie dziewczyny to są jednak najpiękniejsze. To było po prostu takie wyróżnienie. Kiedy podczas parad w tych wszystkich pięknych strojach czułam się naprawdę dumna byciem Polką i reprezentowaniem tego tam. Wszystkie uroczystości miały charakter bardzo podniosły i bardzo dużo mnie nauczyły, tak patrząc z innej strony. Nie był to sztywny apel w szkole, tylko coś więcej. I najbardziej dla mnie ważne z takich wyjazdów tam były też spotkania z weteranami, których niestety z roku na rok było coraz mniej. Natomiast miałam okazję usłyszeć mnóstwo ciekawych, strasznych historii z tamtych lat i których w szkole się no, nie pozna. Nie ma takiej opcji, a tam miałam taką możliwość. I obcowanie z tymi ludźmi i to, że starszy człowiek podchodząc do mnie całował mnie w rękę, mnie małolatę, no to było dla mnie po prostu coś niesamowitego. Aż teraz mam ciarki, jak o tym mówię, bo to było po prostu piękne. Thank you.
Część trzecia. Promyki Krakowa. Więcej niż zespół. Tak właściwie to wszystko zaczęło się od pani Romy. Ona złapała kontakt w Holandii, abyśmy mogli co roku jeździć na te obchody do Drill. Roma poświęciła całe życie dla tego zespołu, to nie da się tego ukryć. Miała różne się zdarzały przeszkody, a ona twardo stąpała zawsze po ziemi i poprzez organizację koncertów, załatwianie wyjazdów, załatwianie dofinansowań, z tym były nie lada problemy. Myśmy w zasadzie za żaden koncert, wyjazd nie zapłacili ani złamanej złotówki tak naprawdę. Tyle, co tam się miało dla siebie. I to dzięki Romie i dzięki jej kontaktom, które też sama sobie wypracowywała. Także Roma w tym zespole jest po prostu takim sercem w zasadzie, bez którego organizm nie jest w stanie. Sercem i mózgiem, o, w ten sposób. Pracując z moją młodzieżą, mając do ukształtowania ucznia, który jest z drugiej, z trzeciej, z czwartej klasy, człowiek nie wie, co z niego kiedyś będzie. A potem po latach się okazuje, jakie to jest ważne, żeby młodzież traktować serio, żeby mówić nie jak do małych dzieci, tylko jak do dorosłych osób. Roma przyczyniła się do tego, jaka jestem teraz. Miała dość duży wpływ na mnie i na to, jaką jestem osobą. Uważam się za osobę dość otwartą, towarzyską, która potrafi się znaleźć w najróżniejszych sytuacjach. Wszystko to, powiedzmy, jest zasługą Romy, która całe życie nas, życie promykowe, uczyła nas, że zawsze da się coś rozwiązać. Nie ma rzeczy niemożliwych. Można zrobić wszystko. No, Romę znam od 7 roku życia. Na początku uczyła mnie podejścia do muzyki. Jak traktować muzykę, że nie liczą się tylko suche nuty, ale też trzeba z siebie coś dać. Nie tylko technika, ale też od siebie trzeba dać dużo emocji. W takim życiu promykowym uczyła nas, że właśnie nie ma rzeczy niemożliwych. Uczyła nas trochę szaleństwa, wariactwa, że wszystko, najlepsze rzeczy się dzieją na spontane, niezaplanowane. Jak nie zna się jakiegoś utworu, to się jakoś to wymyśli. Jakoś się to rozwiąże i okazuje się, że to jakoś zawsze wychodzi dobrze. Że trzeba czasami iść na żywioł i to jest rozwiązanie. Dzięki temu, że tak uczyła nas pójścia na żywioł, załatwiania różnych dziennych spraw, które okazuje się, że da się załatwić bez problemu, tylko trzeba odpowiednio podejść, załatwić, porozmawiać, wiedzieć, co z kim załatwić. I to jest umiejętność, która się przydaje, wydaje mi się, u nas w dorosłym życiu, bo mało osób ma możliwość wyjechania na drugi, powiedzmy, kraniec Europy, być rzuconym tak samemu sobie, w cudzysłowie, i wie, że sobie poradzi. I Roma nas tego od początku uczyła, że musimy się umieć odnaleźć w danym towarzystwie, umieć się zachować, wiedzieć, co zrobić, żeby było dobrze. Wydaje mi się, że to jest coś, co dobrze, że Roma nas nauczyła, wniosek naszego życia. Kim jest Roma dla zespołu? Jest liderem, jest szefową, jest matką nas wszystkich na wyjazdach, wychowawcą, opiekunem, takim przewodnikiem. Przewodnikiem, nauczycielem historii życia też, bo bardzo wiele różnych było ciekawych anegdot, które po prostu dzięki niej się wydarzyły. Jeszcze w starym składzie pojechaliśmy do Norwegii. Tam był jakiś koncert na rzecz pokoju na świecie. I pojechaliśmy do takiego małego miasteczka nad Morzem Norweskim. W związku z tym, że był problem z hotelem, nie było miejsc w hotelu. Roma mieszkała z naszą panią akompaniatorką w hotelu, a myśmy, dzieciaki, mieszkali w takim wynajętym domu. Mieliśmy tam 3 pokoje. W jednym pokoju mieszkałam ja z koleżanką, w drugim pokoju mieszkała reszta dziewczyn, a w trzecim pokoju mieszkali chłopcy. Myśmy byli wtedy w wieku 14-15 lat i był to okres, że tak powiem, walki damsko-męskiej. Więc przez cały wyjazd myśmy się, dziewczyny, żarły z chłopakami.
I Roma nam na początku nie wierzyła, że jest taka historia, że chłopaki robią nam na złość, że nas straszą strzelbami, bo znaleźli w tym norweskim mieszkaniu jakąś starą szczelbę, że latają za nami, oczywiście szczelba nie nabita, że latają za nami z tą szczelbą, że my się boimy i takie przepychaki. Tak, panowie, a trzech ich tylko było. Trzech ich było, nie więcej. I co, terroryzowali dziewczynki moje? No to dobrze, ja mówię, słuchajcie dziewczyny, to my zrobimy im tutaj. I Roma wpadła kiedyś na, moim zdaniem, genialny pomysł. Wtajemniczona w to byłam tylko ja i moja współlokatorka z pokoju. Roma przyszła na przeszpiegi. Weszła cichaczem do tego mieszkania. Wiedziała tam tylko ja i właśnie moja współlokatorka. I stwierdziła, że ona wejdzie do szafy, włoży tam sobie krzesełko, usiądzie i popatrzy, jak się będzie rozwijać sytuacja. Było nawet jeszcze tak, że ja na prezent jakiś przywiozłam nalewkę babuni. Była to wiśnióweczka, łagodna, ja mówię, Gosia, jak trzeba będzie, to wypuść chłopczyków, żeby się poczęstowali tą wódeczką. No i sytuacja zaczęła się rozwijać cudownie, bo chłopcy z tymi szczelbami za nami latali. Jeden z kolegów, Tomek Czarnota, przyszedł do nas do pokoju, usiadł sobie na fotelu, rozłożył się i zaczął opowiadać różne dziwne, niestworzone historie, co to on robi, czego on tam nie robi, takie jak przechwałki męskie. No i Gosia mu go tam podpuszcza i mówi, słuchaj, no właściwie pani Romana pozwoliła. Jak chcesz to może to tego. No to mi nie trzeba wiele razy powtarzać. Więc wzięłam, nalałam sobie, zaszantażowałam chłopaków, że wypiję tą nalewkę i powiem, że to oni wypili. I będzie na nich. Nie chcieli mi uwierzyć, że coś takiego się stało. Wypiłam tą nalewkę. No to Tomek też wziął, zaczął pić tą nalewkę. I w momencie, kiedy on już właśnie unosił czarę, żeby się napić, to ja otworzyłam drzwi od tej szafy. I on siadł w bezładzie na fotel, który miał koło siebie, zbladł potwornie. Mina Tomka była bezcenna. Naprawdę, to zostaje potem w głowie. Promyki zajmują bardzo dużą część mego życia, jak już powiedziałam. I bardzo wiele mi dały w kontekście przede wszystkim artystycznym. Nie boję się sceny, wiem jak radzić sobie z tremą, jak wykorzystywać ją, żeby działała mobilizująco, a nie paraliżująco. Nie boję się różnych ciekawych wyzwań, typu grać na ulicy, grać na różnych scenach, grać w różnych strojach, w różnych konfiguracjach zespołowych. I to mi na pewno bardzo dużo dały promyki. Oprócz tego, w kontekście pedagogicznym. Jestem pedagogiem, pracuję z młodzieżą i z dziećmi. I poprzez to, jak Roma prowadziła zespół, ja się tych dzieci nie boję. Ja wiem, jak z nimi rozmawiać, żeby słuchały po prostu, żeby słuchały i żeby faktycznie działała na nich muzyka, z którą z nimi tworzę, czy zajęcia, które generalnie prowadzę, więc to mi na pewno bardzo dużo dało i ze względów scenicznych i pod względem takim pedagogicznym. Jestem dumna z mojej młodzieży, z tymi, którymi najczęściej mam kontakt, to przynajmniej o nim coś wiem. Ci, którzy przeszli przez promyki, na pewno ślad został, na pewno. Ale mówię, z zespołu wywodzą się nie tylko muzycy, ale jest chirurg, jest biolog genetyk, mówię to tak już ogólnie, jest reżyser teatralny, kompozytorzy najprawdopodobniej, jakieś zalążki, to słyszę już gdzieś tam. No, młodzież zajmuje się filmem, więc poszło wielokierunkowość i dobrze, bo tak się należy. Ale myślę, że młodzież dużo czerpie z tego zespołu, czerpała i myślę, że to zostanie jako trwały ślad. Ale tak naprawdę to jestem z Was bardzo dumna. Co mi dały promyki Krakowa? Promyki Krakowa dały mi to, że jestem w stanie teraz w stroju ludowym przejść dumnie po ulicy w środku miasta.
Nie jest to żaden wstyd. Dla ludzi w moim wieku, czy jak byłam w szkole, był to obciach. A dzięki Romie nauczyłam się, że kultura polska, muzyka polska, ludowość jest to coś, z czego powinniśmy być dumni, z czego powinniśmy jak najwięcej brać. Ja myślałam, że to będzie trwało jakieś góra parę lat. Ale jak było 5, to potem zrobiło się 10. I tak dalej. A teraz w pewnym sensie widzę sens tego ten, że dzięki tym promykom Krakowa, dzięki temu, że ja jeszcze jestem nawiedzona na ten zespół bardzo, mają możliwość poznać, no świat może duże słowo, ale różne kraje, różnych ludzi, specjalnych ludzi, wyjątkowych ludzi, że mogą się nauczyć piosenek dotknąć, gdzie w szkole muzycznej się tego nie zrobi. To już sami już teraz wiecie, że tego się nie zrobi. Bo to jest coś innego na potrzeby oczywiście różnych sytuacji i występów, na które jesteśmy proszeni. To jest raz. I dlatego uważam, im jestem starsza, to potrzebę takiego zespołu i o takiej formule wydaje mi się, że jest bardzo potrzebna. A na to trzeba trochę czasu. Trzeba, żeby się tym zająć, żeby mieć potrzebę. Więc trudne pytanie, ale tak to wygląda. I mimo, że mówię, że będzie to tylko 30, bo już rzeczywiście mam trochę mniej już sił, to nie wiem, bardzo bym chciała, żeby znalazł się ktoś z ponad 100 członków zespole, który przeszedł ten promyk, bo tylu członków było, ponad 100 przez 30 lat, że może ktoś by się znalazł i zechciał to poprowadzić. Bo historia na pewno ładna, czy potrzebna, nie wiem. Myślę, że tak, bo widzowie, którzy nas oglądają, którzy nas słuchają, którzy mają okazję z nami bywać, są zachwyceni i mają potrzebę słuchania takiego nawet repertuaru, który mamy w naszym zespole. To są rzeczy, które się powtarzają, które się powinno znać. Ja to nazywam, to są takie ojcze nasze. I na przykład pamiętam, jak szliśmy ze spotkania i powitania w Krakowie Ojca Świętego Benedykta XVI, gdzie tylko przez ulicę Wiślitą szliśmy. 6 razy musieliśmy zagrać Polonezę Ogińskiego. Musieliśmy. Ludzie wręcz błagali i prosili, no jeszcze raz, albo ci ze wschodu, którzy przyjechali na spotkanie, albo nawet nasi, ten Ogiński, zwykły Polonez Ogińskiego, niby znany, niesłuchany, niegrywany, dający starszym wspomnienie. Także na bazie chociażby tego Poloneza Ogińskiego i tego repertuaru, który mamy nietypowy, niecodzienny, myślę, że warto by było, żeby któreś z promyków na przyszłość się zajęło kontynuacją tego zespołu.